wracamy po przerwie świąteczno-noworocznej. Witam Państwa bardzo serdecznie, Bartosz Gruszczyński i zapraszam na magazyn pierwszej ligi futsalu, w którym zobaczymy, co działo się na ligowych parkietach w 12 kolejce spotkań. Na początek gościmy w Musinie, gdzie mrówka UKS Orlik Musina podejmowała na własnym parkiecie KS Gniezno. Mocny początek i to goście mieli pierwszą szansę do tego, aby wyjść w tym spotkaniu na prowadzenie. Mamy 9 minutę, z autogospodarza zagranie piłki w obręb pola karnego, Jan Martin dopada do futsalówki i otwiera wynik tego spotkania. A to już 12 minuta i z kolejną akcją ruszają gospodarze zagranie piłki w pole karne i świetna interwencja golkipera z Gniezna. Rzut rożny dla miejscowej drużyny, dobrze na razie bronią się jak na razie przyjezdni. Ponownie Jan Martin uderza na bramkę i zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. W odpowiedzi drużyna gości, ładna kombinacyjna akcja uderzenia, ale ten strzał niestety niecelny. A to już druga część tego spotkania, jak na razie do przerwy to mrówka UKS Orlik Musina prowadzi 2-0. Świetna indywidualna akcja z lewej strony boiska. Zagranie lobem, niepewne wyjście golkipera z Gniezna. Jeszcze piłka zagrana w obręb pola karnego i Hubert Olszak podwyższa prowadzenie gospodarzy. Rzut wolny dla KS-u Gniezno. Bezpośrednie uderzenie na bramkę, futsalówka odbita od zawodnika z Musiny trafia w poprzeczkę. Jeszcze zamieszanie, ale koniec końców gospodarze wychodzą z tej sytuacji obronną ręką. Tym razem w ataku to miejscowi, ładna wymiana podań. Akcja sam na sam, dobra interwencja golkipera z Gniezna. Przyjezdni nie składali broni, zagranie z rzutu rożnego do Marcina Gressera, który w taki oto sposób umieszcza piłkę w samym okienku bramki. Ostatnie słowo należało jednak do miejscowych. Jak widać, gra z lotnym bramkarzem nie przyniosła korzyści i w taki oto sposób Jan Martin kompletuje hat-tricka. Niezwykle ważne 3 punkty dla Musiny na inaugurację rundy wiosennej. AZS Uniwersytet Gdański podejmował na własnym parkiecie Futsal Świecie, a ja oddaję głos Wojciechowi Kuchcie. Po takiej przewadze na początku meczu Gdańszczan, o której wspominałem, teraz wydaje się, że inicjatywę przejmują goście i jest bramka, bramka dla gości. W pełnym biegu strzelał Jakub Dążalski. I jest bramka. Jest bramka dla Gdańszczan. Dla drużyny ze Świecia, ale akcja niezbyt udana. Czyszek, strzał lewą nogą. Broni bramkarz Gdańszczan. Wybronił to bramkarz Gdańszczan. Kreft. Zagranie do środka. Przechwycił piłkę, zbiegł do środka i zdobył bramkę. Zagrał krótko do środka i jest bramka dla Gdańszczan. Jej autorem oznaczony numerem 91 Maciej Urtnowski. Urtnowski strzał zablokowany przez Mikołajewicza. Wójtowicz. I jest bramka. Z drugiej strony próba odpowiedzi strzelał Kaczkowski. No rozstrzelali nam się zawodnicy, jeśli chodzi o tą ostatnie akcje. Nie kalkulują, tylko strzelają. Westerling powalczył tam z Kaczkowskim. I walka ta skończyła się w ten sposób, że szansę miał w pojedynku sam na sam z bramką. Nic z tego nie wyszło. Piłka po drugiej stronie. Urtnowski. Urtnowski obrócił się. Strzelił. I sami Państwo widzieli. Żółta kartka dla bramkarza drużyny Futsal Świecie. No i chyba w końcu będziemy mogli obejrzeć ten rzut karny, obejrzeć ten strzał Piotra Wardowskiego. Wardowski czy Piotrowski? Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku?
Wardowski. Kwiatkowski, Czyszek z powrotem do Kwiatkowskiego i jeszcze raz do Czyszka. Kwiatkowski wbiega do środka, Czyszek, zagranie na drugą stronę, jest tam Kaczkowski i znów pieczołowicie rozgrywana akcja, która nie przyniosła żadnego rezultatu. Urtnowski obraca się i strzela. Urtnowski. ZS Gdańsk wygrywa z drużyną Futsal Świecie. Sądzę, że ciężkie wyrównane spotkanie, szczególnie gdzieś tam w środkowej części meczu, które gdzieś tam jak rywal doszedł nas na 3-2, no to rzeczywiście mogło się trochę potoczyć w obydwie strony jeszcze i się trochę to jakby otworzyło. Natomiast rzeczywiście bramka na 4-2 już trochę uspokoiła to wszystko. Cieszy ten mecz, cieszy to, jak chłopcy się dzisiaj zaprezentowali, co pokazali. Bardzo jestem z tego zadowolony. To, co próbujemy realizować na treningach, przekładamy wreszcie na spotkania i to daje nam efekt. Będziemy to kontynuować, tą pracę, i miejmy nadzieję, będziemy wygrywać mecz za meczem. Co się wydarzyło w tym meczu? Na pewno najbardziej żałuję pierwszej połowy, bo uważam, że w pierwszej połowie byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym i zabrakło nam skuteczności. Po raz kolejny zmagamy się z tym problemem. Ciężko się zaczyna, wiadomo, jak się wychodzi na drugą połowę, przegrywając 2-1 i za chwilę w pierwszej zmianie dostajemy bramkę na 3-1, także było ciężko, postawiliśmy wszystko na jedną kartę, poszliśmy na wymianę ciosów. Do tego moim zdaniem bardzo dużo kontrowersji, ale może nie będę na gorąco tego komentował. No i tyle, no. Graliśmy na terenie lidera, też zdawaliśmy sobie sprawę, że to ciężkie spotkanie. Nie udało się, ale nie załamujemy głów, no, gramy dalej. W Białymstoku doszło do miejskich derbów, Bonito Helios podejmowało na własnym parkiecie futbalu. Mamy 11 minutę, Norbert Jędruszek rozpoczyna akcję swojej drużyny. Zagranie piłki na prawą stronę boiska. Wstrzelenie futsalówki w pole karne, kapitalna akcja drużyny gości i Hubert Stachurski otwiera wynik tego spotkania. Przyjezdni szli za ciosem, tym razem mamy 13 minutę na tablicy. Zagranie futsalówki w obręb środkowej części boiska, dobre podanie na prawą stronę i Bartosz Borowik w taki oto sposób podwyższa prowadzenie swojej drużyny. To nie koniec strzelania w pierwszej części tego spotkania, tym razem mamy 16 minutę, dużo przypadków w tej sytuacji, ale w taki oto sposób Bartosz Borowik zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Gospodarze jeszcze przed przerwą zdołali odpowiedzieć. Mateusz Prolejko, zagranie piłki do środka, świetna wymiana podań drużyny gospodarzy, no i właśnie Mateusz Prolejko umieszcza piłkę w siatce. A to już druga część tego spotkania. Niezbyt udane teraz to zgranie głową do swojego kolegi z zespołu, zawodnika Bonito, ale za to mamy kapitalne wykończenie Wojciecha Nasuto i Futbalo zdobywa swoją czwartą bramkę w tym spotkaniu. 25 minuta, znowu Norbert Jędruszek, tym razem rozpoczyna akcję swojej drużyny. Ładne wyłożenie piłki, błąd golkipera Bonito i Wojciech Nasuto w taki oto sposób zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. W 32 minucie mieliśmy odpowiedź drużyny gospodarzy. Mateusz Prolejko, mocny strzał lewą nogą. I na tablicy wyników mamy 2-5. Ostatnie słowo jednak należało do drużyny gości. Futbalo wychodzi z kolejną akcją. Zagranie piłki na prawą stronę boiska. Jeszcze dużo przypadków w tej sytuacji. Do futsalówki dopada Bartosz Borowik i w taki oto sposób kompletuje hat-tricka. Wynik spotkania ustalił w 37 minucie w taki oto sposób Hubert Stachurski, dla którego również było to drugie trafienie w tym spotkaniu. Futbalo pokazuje, że to oni rządzą w Białymstoku. Na pewno boli wynik. Też rywale mieli parę swoich sytuacji. Też nie udało się uniknąć błędów. Trzy bramki myślę, że mogę wziąć na siebie. Na pewno po pierwszej połowie mieliśmy nadzieję na jeszcze korzystny wynik. Udało się strzelić na 3-1. Ale niestety w drugiej połowie szybko stracona bramka i myślę, morale na pewno spadły. Myślę, że solidne zawody z naszej strony i od początku kontrolowaliśmy te spotkanie. Bonito groźnie czasami kontrowało, no ale ten mecz od początku ułożył się pod nasze dyktando i myślę, że nawet przez jakąś dłuższą chwilę ten wynik nie był zagrożony i no byliśmy lepsi, pewnie wygraliśmy. Wynik wysoki, cieszymy się i fajnie, zaczynamy drugą rundę.
Toruńska Akademia Futsalu podejmowała na własnym parkiecie Futsal Szczecin. To goście jako pierwsi mieli szansę na zdobycie pierwszego gola w tym spotkaniu. Zagranie do Mateusza Geperta. Gepert świetne zagranie w pole karne, ale w tej sytuacji zawodnik Futsalu Szczecin trafia obok prawego słupka bramki. W odpowiedzi gospodarza, ale ten strzał również niestety jest niecelny. Jako pierwsi do siatki trafili zawodnicy drużyny gości. Karol Ława, stoicki spokój, świetne wykończenie tej akcji 1-1. Gospodarze stwarzali sobie sytuacje bramkowe, ale świetne spotkanie między słupkami rozgrywał golkiper Futsalu Szczecin. Na domiar złego, w taki oto sposób podopieczni Miłosza Kocota rozmontowali defensywy rywala i Karol Ława zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Przyjezdni jeszcze w pierwszej części tego spotkania zdołali zdobyć bramkę numer 3. Kolejna kapitalna wymiana podań i tym razem na listę strzelców wpisuje się Bartosz Sobinek. A to już druga część tego spotkania. Krystian Kraśniewski uderza na bramkę. Świetna interwencja golkipera drużyny gości. Mateusz Geppert. Zagranie futsalówki na lewą stronę boiska, ale ta akcja niestety nie kończy się bramką. Rzut wodny dla podopiecznych Miłosza Kocota. Zagranie piłki w pole karne i Mateusz Geppert zdobywa bramkę na 0-4. Gospodarze próbowali manewru z lotnym bramkarzem, ale nie udaje im się wyjść spod pressingu rywala i Ichar Bakiszał ustala wynik tego spotkania. Świetny początek rundy wiosennej w wykonaniu Futsalu Szczecin. Chcę pogratulować rywalu. Oni wykorzystali swoje fragmenty. My niestety nie możemy pokonać te warunki gry, w których my popełniamy błędy i zawsze wynik jest sprawiedliwy i dlatego musimy więcej popracować na treningach, dlatego żeby podwiększyć swoje realizacje i zmniejszyć, chociaż zmniejszyć ilość tych błędów najpierw indywidualnych, ale ja tak myślę, że trochę czasu nam trzeba dla tego, żeby poprawić i naprawdę moich błędów tak samo tam było, może być za dużo, no zobaczymy na analizie, jak to będzie wyglądało. Cieszę się bardzo, że ta druga runda zaczęła się w ten sposób. Niestracona bramka, strzelonych 5, więc naprawdę bardzo dobrze. Widać, że ta druga runda, nie dość, że podnieśliśmy swój poziom, to jeszcze uzupełnienia składu, których dokonaliśmy, dobrze się wpasowali do tego zespołu. Myślę, że to jest to, co dzisiaj zagraliśmy, jest odzwierciedleniem naszego potencjału. No cóż, przyjechaliśmy w daleką podróż. Ciężka droga była przed nami, ale przyjechaliśmy skoncentrowani i w końcu pokazaliśmy, że na wyjazdach naprawdę dobrze potrafimy zagrać w futsal. Wykorzystane sytuacje, szkoda kilku nietrafionych, ale wynikiem skończyło się 5-0. No i cieszy nas bardzo gra w ofensywie, w defensywie, fajnie pracujemy już w pressingu, pracujemy na tym na treningach i widać, że to przynosi rezultaty, także no nic, tylko pracować dalej i oczekiwać takich samych rezultatów. Wemet Kamienica Królewska podejmowała na własnym parkiecie LZS Dragon Bojano. Starcie dwóch naprawdę mocnych drużyn. Jako pierwsi to gospodarze postraszyli swojego rywala, ale tutaj uderzenie, które ląduje na poprzeczce. Kolejny strzał! I tym razem to słupek ratuje drużynę LZS-u Dragon Bojano. No i właśnie niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Paweł Fyszkemut w 6 minucie otwiera wynik tego spotkania. Na odpowiedź podopiecznych Piotra Górniewicza nie trzeba było długo czekać. Mamy 10 minutę. Odbiór piłki w środkowej części boiska, kontratak i Szymon Wroński miał trochę szczęścia w tej sytuacji, ale koniec końców doprowadził do wyrównania. W 12 minucie w taki oto sposób Nikodem Czaja uderza na bramkę i wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie. Kilkadziesiąt sekund później jednak mieliśmy odpowiedź drużyny gospodarzy. Świetne rozegranie tego stałego fragmentu gry, kapitalna wymiana podań i Maciej Młyński doprowadza do wyrównania. Spotkanie nabierało rumieńców, mamy 13 minutę. Dobra, długa piłka. Wyjście sam na sam, wcinka. Futsalówkę trafia w poprzeczkę, ale do piłki dopada Przemysław Iwański i Dragon Bojano ponownie na prowadzeniu. To jednak jeszcze nie koniec strzelania w pierwszej części tego spotkania. Zagranie piłki w pole karne, dużo przypadku i Patryk Ziarko umieszcza piłkę we własnej bramce. Do przerwy schodzimy z wynikiem 3-3.
Gospodarze mieli jeszcze szansę na wyjście na prowadzenie, ale tutaj kapitalna interwencja golkipera RZS-u po strzale Marcina Choszcza. Tutaj jeszcze świetna indywidualna akcja zawodnika drużyny gospodarza, ale futsalówka jednak leci obok słupka. A to już druga część tego spotkania. Zagranie z autu do Ihora Dmitrijewa, który potężnym strzałem wyprowadza gospodarzy na prowadzenie. Na tablicy wyników 4-3. Druga część tego spotkania przebiegała już pod dyktando drużyny gospodarzy. Tutaj piłka ponownie trafia w poprzeczkę, ale mamy jeszcze dobitkę Jurija Kidanowa i Wemet Kamienica Królewska prowadzi już 2 bramkami. Przed samym końcem tego spotkania Jakub Kornat popełnia faul we własnym polu karnym, co będzie skutkowało krótkim rzutem karnym dla LZS-u Dragon Bojano. Dominik Depta pewnie pokonuje golkipera gospodarzy i zdobywa bramkę kontaktową. Na tablicy wyników mamy 5-4. Ostatnie sekundy tego spotkania, Jakub Kornat wznawia futsalówkę, zagrywa do Macieja Mońskiego, który w taki oto sposób ustala wynik tego spotkania. Wemet Kamienica Królewska na inaugurację w rozgrywek rundy wiosennej pokonuje Dragon Bojano 6-4. Na pewno wynik mówi o tym, że mecz był wyrównany, ale czy odzwierciedla to, co my robiliśmy na boisku? No zobaczymy po analizie. Wydaje mi się, że pierwsza połowa, gdybyśmy nie popełnili błędów indywidualnych, to myślę, że ten mecz mielibyśmy pod kontrolą, bo tak naprawdę pierwsze 3 bramki, no to one wpadły dla Dragona po naszych błędach. A mówię, Dragon posiada tak doświadczonych zawodników, że oni wystarczą, że mają 3 sytuacje i 3 wykorzystują. Ale na szczęście gdzieś tam w przerwie kilka korekt. Porozmawialiśmy sobie w szatni, wyciągnęliśmy wspólnie pewne wnioski, no i mówię, wygraliśmy ten mecz. Myślę, że ciężki mecz, ale koniec końców dla nas wygrany. Kilka rzeczy na pewno będzie do poprawki, ale myślę, że z optymizmem trzeba patrzeć na dalszą część tej rundy i myślę, że będzie dobrze. Celem na pewno jest czołówka, nie będziemy się bić o awans, bo nie jesteśmy na to przygotowani. A przygotowania jak przygotowania, za dużo nie trenujemy, bo nikt na to nie ma czasu, nikt u nas nie gra zawodowo, ani nawet półzawodowo. Dlatego no, zobaczymy jak to będzie, nie? Kiedy grają Polkowice, nigdy nie jest nudno i właśnie teraz przenosimy się na południe. Górnik Polkowice podejmował na własnym parkiecie AZS Łuk Kraków i w taki oto sposób Dawid Biały otwiera wynik tego spotkania. Gol Dawida Białego był jedynym trafieniem w pierwszych 20 minutach tego spotkania, tymczasem mamy 25 minutę i Mateusz Mroczka doprowadza do wyrównania. Prawdziwe emocje dopiero się zaczynały właśnie w drugich 20 minutach tego spotkania. Polkowiczanie wznawiają grę z rzutu wolnego, zagranie do Radosława Karpińskiego, który wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie. W odpowiedzi Akademicy z Krakowa wysoki pressing drużyny gospodarzy. Przejęcie futsalówki w środkowej części boiska, zagranie do Kamila Olszewskiego, który w taki oto sposób podwyższa prowadzenie swojej drużyny. Na tablicy wyników 3-1, mamy 28 minutę, w natarciu teraz drużynę gości, świetna ta akcja i Robert Ślęczka zdobywa bramkę kontaktową. Akademicy z Krakowa nie składali broni, kolejna akcja drużyny gości, zejście na prawą nogę. Świetnie rozegrana ta akcja, po raz kolejny kapitalne podanie, świetne wykończenie i Wołodymyr Nowosad doprowadza do wyrównania. To były dobre minuty w wykonaniu drużyny gości, mamy 33 minutę na tablicy wyników. Przejęcie piłki w obrębie pola karnego drużyny gospodarzy i Grzegorz Chlebda zdobywa bramkę numer 4 dla AZS-u Ułek. Podopieczni Grzegorza Nowaka ruszyli do odrabiania strat przy piłce Dawid Biały. Zagranie piłki na lewą stronę boiska, wstrzelenie futsalówki w pole karne i do siatki trafia Kornel Ciupka. Na tablicy wyników mamy 4-4. Iskrzało między obiema drużynami na parkiecie. Dawid Biały, zagranie piłki na prawą stronę, świetnie odwrócił się Kornel Ciupka, który jednak jest zablokowany, ale koniec końców do futsalówki dopada Adam Tomaszewski i wyprowadza gospodarzy na prowadzenie. Ostatnie słowo należało również do miejscowych. AZS Ułek próbował gry z lotnym bramkarzem, ale mamy koniec końców stratę futsalówki. Gospodarze wybijają piłkę, ale w całość wmieszał się jeszcze Kornel Ciupka, dzięki któremu futsalówka wpada do siatki, a ten właśnie zawodnik zdobywa swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Górnik Polkowice pokonuje na własnym parkiecie AZS Ułek 6-4.
Siemianowicach doszło do śląskich derbów. FC Silesabox podejmowała na własnym parkiecie GKS Futsal Tychy. Mamy początek spotkania. Krzysztof Salisz, ależ kapitalne, potężne uderzenie z rzutu wolnego i gospodarze wychodzą na prowadzenie. To trafienie musiało rozjuoszyć podopiecznych Andrzeja Szłapy. Wysoki pressing widzimy teraz drużyny gości. Michał Słonina, mocne uderzenie i na tablicy wyników mamy 1-1. To już druga połowa tego spotkania i kolejny rzut wolny. Ponownie Krzysztof Salisz, ale tym razem futsalówka po jego uderzeniu trafia w poprzeczkę. Z akcją tym razem wychodzą Tyszanie. Pytel zagrywa do Michała Słoniny. Słonina, świetne wykończenie tej akcji. I Michał Słonina ma już na swoim koncie 2 trafienia. Goście byli zespołem zdecydowanie bardziej skutecznym w tym spotkaniu. Tutaj teraz dobre wyjście spod pressingu. Zagranie futsalówki na lewą stronę boiska. Salisz odgrywa do Kamila Kmiecika i tutaj dużo szczęścia miał Szymon Cichy, który wybijając futsalówkę trafił w obramowanie własnej bramki. Przedłużony rzut karny dla drużyny gości i pewne wykończenie Dawida Pasierbka. Na tablicy wyników mamy 1-3. Podopieczni Mirosława Miozgi zdecydowanie nie mieli szczęścia w tym spotkaniu. Kolejny raz obramowanie bramki ratuje zespół drużyny gości. W tej sytuacji sędzia nie używa gwizdka, nie ma faulu. Uderzenie Piotra Pytela i coraz większa przewaga drużyny GKS-u Futsal Tychy. Gospodarze próbowali jeszcze gry z lotnym bramkarzem, ale nie przynosi to korzyści. Pusta bramka, uderzenie, ale w tej sytuacji futsalówka trafia w słupek. Tym razem Michał Słonina strzałem z własnej połowy w taki oto sposób umieszcza piłkę w siatce i kompletuje hat-tricka. Gospodarze nie rezygnowali z gry z lotnym bramkarzem. Na tablicy wyników mamy 1-5, a wynik tego spotkania w taki oto sposób ustala Szymon Cichy, trafiając na 1-6. Świetny debiut Andrzeja Szłapy w roli szkoleniowca GKS-u Futsal Tychy. Jeśli chcemy awansować, no to musimy wykorzystywać wszystkie błędy przeciwnika, a my ich nie wykorzystujemy. Mamy sytuację, nie strzelamy. Potem oni nam strzelają takie bramki, no ale to się zaczyna od, jak powiedziałem, w szatni chłopakom, od bramkarza po zawodników, po mnie i no jak nie będzie zaangażowania w każdym meczu na 100%, taki jaki był z Dremarem, no to my o awansie to sobie możemy pomarzyć, pozapisywać na kartce i wrzucić, wysłać list do Mikołaja. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, ale daliśmy radę. Mamy sporo tych rozwiązań, także zawsze nawet z jednego rozwiązania jest kilka opcji, także staramy się to realizować. No i jak widać, czasem to przynosi efekty, także idzie tak dalej. W Rzeszowie doszło do starcia dwóch drużyn, które potrzebują punktów jak tlenu. Hajro Rzeszów podejmowało na własnym parkiecie GKS Futsal Nowiny. Początek spotkania, szansa dla drużyny gospodarzy, kapitalne uderzenie Jakuba Wdowika i Hejro wychodzi na prowadzenie. Tym razem mamy stały fragment gry dla drużyny gospodarzy, zagranie futsalówki w pole karne i dużo szczęścia, bowiem tam piłka odbiła się jeszcze od słupka. Z kontratakiem wychodzi drużyna z Nowin, strzał na bramkę i interwencja golkipera, ale mamy jeszcze dobitkę Dawida Dorowskiego i na tablicy wyników 1-1. Przyjęcie piłki w środkowej części boiska i Hejro wychodzi z kontratakiem. Lecz ta kontra jednak nieudana, no i ruszamy w drugą stronę, tym razem Nowiny. Świetna indywidualna akcja, pewne wykończenie całej akcji i Michał Łabęcki wyprowadza drużynę gości na prowadzenie. A to już druga część tego spotkania i rzut wolny dla miejscowej drużyny. Świetne podanie, kapitalne rozegranie tego stałego fragmentu gry i Ireneusz Depta doprowadza do wyrównania. Zdecydowanie odmieniona drużyna gospodarzy po przerwie. Po tych pierwszych 20 minutach i w taki oto sposób Mateusz Prokop wyprowadza Hejro na prowadzenie. To jeszcze nie koniec strzelania w tym spotkaniu. Przejęcie futsalówki w środkowej części boiska, wyjście sam na sam, kapitalne wykończenie Bartłomieja przybyło. I 4-2 Hejro Rzeszów pokonuje na własnym parkiecie GKS Futsal Nowiny.
No mecz, z przebiegu meczu no jestem zadowolony, że przede wszystkim wygraliśmy, tak, bo zwycięstwo było nam bardzo potrzebne po tej serii porażek, którą mieliśmy w pierwszej rundzie. Szczególnie cieszy zwycięstwo tym bardziej dwoma bramkami, bo w pierwszym meczu przegraliśmy jedną bramką, więc jesteśmy w pojedynku bezpośrednim lepszym zespołem. Natomiast no, martwi mnie brak skuteczności pod bramką przeciwnika, bo mieliśmy dzisiaj bardzo dużo sytuacji, ale ta piłka nie chciała wpaść do tej bramki. Najważniejsze, że jest zwycięstwo i myślę, że to też wpłynie na atmosferę w zespole i myślę, że teraz będzie nam się troszkę lepiej grało. Spójrzmy jeszcze na komplet wyników w grupie północnej oraz tabelę. Na pierwszych dwóch miejscach niezmiennie AZS Uniwersytet Gdański i Wemet Kamienica Królewska. Tak się prezentuje natomiast komplet wyników w grupie południowej oraz tabela. Na czele niezmiennie Eurobus Przemyśl.